Mirosław Lider, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną strefę kultury. A dziś gościmy z kamerą w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie trwają przesłuchania w ramach 65. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej imienia Norberta Kroczka. Za nami już Dzień Teatru. My jesteśmy tutaj właśnie w Miejskim Ośrodku Kultury w czasie trwania Dnia Muzyki. Ale jak festiwal, to także Dzień Tańca. I o tym wszystkim porozmawiam dziś w Strefie Kultury z naszymi gośćmi. Zostańcie z nami, oglądajcie nasz program. Za nami już przygotowują się kolejni uczestnicy Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Za chwilę będą przesłuchania, a wraz ze mną dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Zabrzu, pani Jolanta Skorupa. Witam panią bardzo serdecznie. Trwa 65. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej imienia Norberta Kroczka. Kiedy na końcu mamy 0 albo 5, to można śmiało tak trochę pokusić się o stwierdzenie, że taki mały jubileusz, no bo 65. edycja festiwalu, który już na stałe tutaj w naszym mieście się wpisał w repertuar wydarzeń kulturalnych naszego miasta. Witam serdecznie. No właśnie, 65. Oto nie jedni pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury nie mają takiego wieku. A trzeba pamiętać, że zaczynaliśmy w 54 roku, w 1954, jako przegląd i to głównie przegląd muzyczny, a okazuje się, że festiwal po latach 80. rozrósł się do przeglądu konkursowego teatru, tańca, muzyki. No i jak widać za nami, młodzież dzisiaj przybyła na Dzień Muzyki, który będzie jeszcze u nas w Młodzieżowym Domu Kultury. No, serce rośnie, jak widzi się, tyle wspaniałej młodzieży, artystów. No i tutaj trzeba też powiedzieć o wspaniałych nauczycielach, instruktorach naszego miasta i nie tylko, bo od czasu do czasu pojawiają się goście na naszym festiwalu, którzy naprawdę oddają serce, swoją pasję. No i stąd te przepiękne, jak patrzymy tam z tyłu za nami, wspaniała młodzież i dzieci na dzisiejszych przesłuchaniach. Jesteśmy już po dniu teatru, a właściwie po dwóch dniach teatru i śmiało chyba można powiedzieć, że poziom cały czas jest utrzymywany. Bywają, wiadomo jak to bywa, spadki tej formy, ale śmiało można powiedzieć, że prezentowane spektakle, dziś uczniowie prezentujący swoje piosenki, utwory, cały czas to wszystko jest na jakimś takim poziomie, którego się nie musimy wstydzić. Oj tak, no po tych dwóch dniach, dni teatru, ja uważam, że co roku jest wyżej, czyli ta poprzeczka jest podniesiona, choć tak jak pan mówił, zdarzają się jakieś tam wpadki, ale one są właściwie niewidoczne. Muszę powiedzieć, że jest niesamowita scenografia, poza tym teatry idą w takie współczesne spektakle, łączą wyobraźnię, no naprawdę ja nie chciałabym być jurorem i współczuję osobom, które, chociaż cieszę się, że patrzą przychylnym okiem na te wszystkie spektakle i powiem, że ten poziom jest coraz to wyższy, że trudno jest wybrać z wszystkich spektakli kogoś, kto bardzo mocno się wyróżnił. Dzień Muzyki to nie tylko piosenki, pieśni, utwory wokalne, ale także, jak widzimy, będą utwory instrumentalne. Czyli w tych dwóch dniach, dniach muzyki, odnajdą się nie tylko te młode talenty wokalne, ale w ogóle talenty muzyczne. Oczywiście jest kilka kategorii, są soliści wokalni, są soliści instrumentalni, są wokalno-instrumentalni, jest kilka duetów, na przykład gitara, bardzo często się pokazuje na naszym festiwalu, są dzwonki, no jak widać orkiestry już się pojawiają. No, problemem jest, jeżeli chodzi o muzykę, chóry. No i chóry przekształcają się w zespoły wokalne, bo
powiedzmy sobie, mamy w Zabrzu rezonans con tutti, który jest bezkonkurencyjny, no nie tylko w Polsce, nie tylko w Zabrzu, ale w całej Europie. W związku z tym, no ten nasz, nasza kategoria, jeżeli chodzi, myślę, że pójdziemy w zespoły wokalne i to będzie takie bezpieczne, a rezonans będzie na szczycie Grand Prix. Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej to także Dzień Tańca, a tutaj już z tych zgłoszeń bardziej będą dominować soliści czy zespoły taneczne. Będzie bardziej taniec współczesny, czy taniec klasyczny również będzie pokazany? No, jeżeli chodzi o taniec, to jest taka tendencja, że bardziej teatr nowoczesny, teatr tańca nowoczesnego, formacje nowoczesne. Solistów jest dużo mniej, nie wiem z czego to się bierze, ale formacji i tych zespołów tanecznych jest bardzo dużo. No i to jest breakdance, hip-hop, połączenie różnych stylów, a oprócz tego no, pojawiły się właśnie teatry tańca. No i to jest kolejny poziom wtajemniczenia, kolejna podniesiona poprzeczka, jeżeli chodzi o nasz festiwal. Jeżeli festiwal, to są miejsca na podium, są wyróżnienia, są statuetki, no i jest gala. Do tego już przywykliśmy, że tutaj tak naprawdę są przesłuchania, a stawka jest wysoka, bo można później zaprezentować się przed publicznością i wystąpić na profesjonalnej scenie. W tym roku również zapraszamy na galę. Oczywiście wiadomo, że no, wyniki, czyli pierwsze, drugie, trzecie, złota, srebrna nuta, złota, srebrna puenta, złota, srebrna maska, ale Grand Prix. I w tym roku koncert galowy odbędzie się w Teatrze Nowym. Bardzo się cieszę. O godzinie 10, 10 kwietnia gala teatrów. Tutaj pokażemy najlepsze, przynajmniej dwa spektakle. Natomiast na godzinę 17 będzie już taki oficjalny koncert, muzyka, taniec, no i wspomnienia, bo no nie można pozostawić koncertu galowego bez wspomnienia, kiedy się to zaczęło i jak dekadami przechodziliśmy przez 65 cudownych lat. A wszystko te 65 lat temu pojawiło się ten pomysł w głowie dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury. Oj, wtedy to jeszcze nie Młodzieżowy Dom Kultury, wtedy to jeszcze Ognisko Pracy Pozaszkolnej numer 2. Tak, pan dyrektor Rzeszowski stwierdził, że jest tak dużo młodzieży utalentowanej muzycznie jeszcze wtedy, że trzeba zrobić przegląd. No i był przegląd, ale potem, tak jak mówiłam wcześniej, rozrósł się przegląd do niesamowitego konkursu, bo pojawił się taniec, bo pojawił się teatr, no i muzyka. No i cały dzień no, słuchamy tych naszych wspaniałych artystów, ale przegląd trwa cały tydzień w Miejskim Ośrodku Kultury, za co serdecznie dziękujemy dyrekcji, za przychylność i za to, że możemy na tej scenie właśnie uczestniczyć. No i takimi małymi krokami rozrósł się nasz festiwal do 65 lat. To kawał czasu. I to kawał czasu, to wiele tysięcy przesłuchiwanych, wiele nagród, ale też wiele tych nagrodzonych osób później poszło dalej swoją ścieżką kariery i dziś możemy obserwować ich na estradach, na wielkich scenach. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie dziękuję i zapraszamy na galę. Kochani, w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej uczestniczy naprawdę wiele talentów, ale teraz mogę przedstawić śmiało grupę, która już jest weteranem, bo dopiero co wrócili z Białorusi, gdzie zajęli naprawdę wysokie miejsca, a teraz są tutaj. Podczas Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej miała Norberta Kroszka, tego 65. festiwalu, to studio artystyczne Maciej. Witam Was bardzo serdecznie i gratuluję przede wszystkim tego, co zdobyłyście, bo widzę, że same dziewczyny. No właśnie, pochwalmy się, cóż takiego studio artystyczne Maciej przywiozło z Białorusi? No właśnie w nocy wróciłyśmy z Mińska, gdzie dziewczynki wywalczyły pierwsze miejsce jako zespół Pauza, pierwsze miejsce duet duo Forte, tutaj Kasia i Ania. I Ania zdobyła drugie miejsce. Także
z pełnym sukcesem wracamy z Białorusi. To chyba pomimo zmęczenia jest ta radość, po pierwsze z tych sukcesów, a po drugie przede wszystkim chyba z tego, że młodzież, dzieciaki lgną się do tego, żeby szlifować swoje talenty i cały czas się doskonalić. Oczywiście, dziewczyny bardzo ciężko pracują na ten swój sukces, ćwiczą, uczą się, śpiewają, ale jak widać po nich absolutnie zmęczenia nie ma. Chcą jeszcze. Tutaj Kasia, tak? Kasiu, u ciebie zapytam, no właśnie, co ty czujesz, kiedy stajesz na scenie? Czuję, nie wiem, dużo energii, entuzjazmu i czuję się bardzo dobrze. Nic mi nie przeszkadza na tej scenie i wszystko jest super. Chyba energię czerpiecie z tego występowania, bo ja po waszych twarzach widzę w ogóle brak oznak zmęczenia. Wy dopiero co przyjechałyście z dalekiego kraju, z Białorusi, z zachodniej granicy, a tu już występowałyście. Czym dla was właśnie jest występ na 65. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej? To kolejne odcinanie kuponów, czy przeżycie jednak? Przeżycie. Przeżycie i zabawa, dobra zabawa. No. Przeżycie wszystkim dobra zabawa. Akurat. I to chyba jest najbardziej radosne, że młodzież traktuje występ podczas festiwalu jako zabawę, ale też na pewno jest tam ten stres, prawda, żeby się zaprezentować. Nie? Patrzcie, nie mają stresu. Gratuluję wam raz jeszcze. Studio Artystyczne Maciej było naszym gościem. Proszę bardzo, tutaj jest stół, chyba najważniejszy w całym Miejskim Ośrodku Kultury, ponieważ zanim zasiada szanowne jury, w tym roku mam okazję również tutaj w tym gronie zacnym się znaleźć, ale obok wspaniałych jurorek, Marzena Mikuła-Drabek oraz Małgorzata Mazur, chciałem was, drogie panie, zapytać, bo w zeszłym roku również ocenialiśmy występy młodych, zdolnych Zabrzan. Czego się możemy spodziewać w tym roku? No mam nadzieję, że przynajmniej tego, co było w zeszłym roku, ale mam nadzieję, że będzie lepiej i no, wygląda na to, że tak się stanie. Ciężko oceniać młode talenty, które są dopiero co szlifowane, no bo wiadomo, że młodzież dopiero stawia swoje pierwsze kroki, ale chyba tutaj to zaangażowanie jest najważniejsze, że dzieciaki chcą występować i chcą się pokazywać. Myślę, że tak. To jest chyba tak we wszystkich dziedzinach naszego życia, że jeżeli coś robimy z pasją, z czegoś się cieszymy, co nam sprawia radość, to jest najważniejsze chyba. Chyba ważne w tym całym etapie twórczym tych młodych artystów są ci instruktorzy, którzy niczym ten rzemieślnik szlifujący ten diament doprowadza do tego, że ten diament jest bardzo cennym kruszcem. Tutaj tak samo, prawda? Podziwiam właśnie zawsze tych państwa, którzy tyle energii, tyle właśnie pasji i wkładają w przygotowanie tej młodzieży, tych dzieci, bo są też takie przecież maluszki. Dzień muzyki to nie tylko wokaliści, to również instrumentaliści, to w każdym wieku, to zespoły. No, będziemy mieć chyba tutaj ciężki orzech do zgryzienia. No jak zawsze chyba będziemy potem ostro dyskutować po zakończeniu występów, żeby wybrać tych najlepszych. Nie jest to łatwe, ale jest to bardzo przyjemna zawsze dyskusja, bo dzielimy się naszymi tutaj wrażeniami i przede wszystkim jakimiś spostrzeżeniami, które potem wychodzą i jesteśmy raczej zgodni potem, bo zawsze jest konsensus na końcu. Jest, tak. I później radość tych, którzy są nagrodzeni. Już, drodzy państwo, nie przedłużając, ja zapraszam was na kalendarium, a my zabieramy się za ocenę i oglądanie kolejnych występów. Tradycyjnie na początku przeglądu wydarzeń tygodnia zaglądamy do zabrzeńskiego kina Roma, w którym od piątku zapraszamy do oglądania polskiej komedii pod tytułem Jak pies z kotem. Film będzie można oglądać o 18 i 20. W piątek o godzinie 18 muzycy Filharmonii Zabrzańskiej zapraszają na koncert Na powitanie wiosny, w czasie którego na fletach zagrają Agata i Łukasz Długoszowie. Słowo wygłosi Jacek Woleński, a całością pokieruje Sławomir Chrzanowski. W programie między innymi utwory Morricone, Wesołowskiego czy Beethovena. W sobotę na deskach Teatru Nowego zagoszczą aktorzy krakowskiej sceny musicalowej, którzy zaprezentują spektakl Antoine de Saint-Exupéry pod tytułem Mały Książę w reżyserii Piotra Rutkowskiego.
Również w sobotę do kopalni Guido zapraszamy na wspólne świętowanie Dnia Świętego Patryka, patrona Irlandii. Należy się nastawić na moc zielonych wrażeń w najbardziej niekonwencjonalnej scenerii w Europie. W programie koncert zespołu Gastamire oraz niezapomniana atmosfera, która panuje 320 metrów pod ziemią. Koncert rozpocznie się o godzinie 20, ale zjazdy pod ziemię już od 18. W sobotę na 20 do najstarszego na Śląsku kina Roma zapraszamy na pierwszy dzień przeglądu najlepszych, niezależnych, krótkich filmów świata pod tytułem Grand of Festival. Drugi dzień festiwalu w Romie już w niedzielę, również od 20. Do Teatru Nowego w niedzielę zapraszamy na prześmieszną komedię Jordi Sanchez i Pep Anton Gomez pod tytułem Pół na pół w reżyserii Wojciecha Malejkata. Na scenie zobaczyć będzie można Piotra Polka i Piotra Szwedesa. Spektakl wystawiony będzie dwa razy, o godzinie 16.30 i 18.30. W czwartek na swojej scenie wystąpią aktorzy Nowego, którzy na 19 zapraszają na komedię Francisa Webera pod tytułem Kolacja dla głupca w reżyserii Marcina Sławińskiego. I w dzisiejszym programie to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejną Strefę Kultury za tydzień w czwartek o stałej porze, oczywiście w telewizji Zabrze. Do zobaczenia.